witam was po raz kolejny. Nagrywamy odcinki jeden za drugim, te zaległe, które miałem zrobić. Dzisiaj będzie wizyta w pubie, kolejny odcinek. I mamy 369 metrów, dobra, lecimy. A coś czuję, że mogę przejść dzisiaj tą gierkę całą. Ale zobaczymy, mam 30 prawie odcinków. Więc ciśniemy, ciśniemy. O, tam ktoś jest. What we got here? Mamy kastet, to nie. Hey, you hear that? No. Someone's coming. Hey, someone's there. Postrzelamy sobie. Where is this motherfuckers? Gdzie oni są? Nie ma tu nikogo już? Wow! A mnie zaskoczył. Są nic do karabinu. Dobra. Nie ma nic ciekawego. Tu mamy akacza, nie chcę akacza. Gdzie mam iść? Tędy. Dobra. Tu było coś do zebrania. A, dobra. Ta skrzynia. Dobra, jest ta pałka. O nie, no grubasek. Dobrze, on jest easy. Dobra, biała flaga jakaś, o. Kolejna. Mamy samochód. Możemy pojechać samochodem. Dobrze. Ta pałka jest OP, naprawdę. Gdzie mamy kierownicę? W tamtej stronie. Wsiadamy do samochodu i jedziemy. No to jazda! Będziemy tam szybciej. Ale oddalamy się. Będziemy inną drogą zapewne. Wow, strzelają do mnie. Jak tu jechać? Dobra, jadamy, jadamy, jadamy! Pyk! Kurde, 600 coś metrów. Wow. Czy się da przejechać? No nie da się tu przejechać. No ni hu hu. Nie przejadę. Muszę iść z buta. Dobra, muszę obkrążyć ten samochód. Dobra, idziemy tędy. Mam 603 metry. Nie wiem, jak mnie ta mapa pokierowała. Ja będzie trochę chodzenia teraz. Pojeździliśmy sobie samochodem. No to teraz musimy niestety przejść z buta. Na tą grę jeszcze zapewne przejdę jeszcze raz na Twitchu. Po skończonej serii na YouTubie. Prawie level mam wbity. Nie wstawać.
paskuda. Dobra, leżą wszyscy. Ale jeszcze kawałek mamy. Mamy 450 metrów. Tędy nie przejdę. Ale na ukos mogę iść. O, są tu zombie. Byliśmy tu niedawno. W poprzednim odcinku. Wow, ale mnie napadł. A ty nie wstawaj. Nie wstawaj. Jesteśmy dalej na wyspie Moresby, ale w dżungli. Ale powiem wam, że brakuje mi w niektórych gierkach systemu walki, jaki jest właśnie tutaj w Dead Island. W takich typowych survivalach, no brakuje mi tego, bo tam są zazwyczaj zbugowane systemy walki, a tu... Tu jest epicki. Znowu to miejsce. Tylko tym razem z pałką tutaj walczymy. Wow, ale mi wyjebał. Ładnie, zapalił się. Trzeba byłoby mu rękę złamać jakąś. O, drugi raz zostałem. Dobra. Na trzy strzały mnie miał. No, ale patrzcie, gdzie mnie wyrespiło. No fajnie, 30 metrów. Uje, runa. Gdzie mam wejść? Tędy? Skróciło nam o 200 metrów. Wyjdziemy sobie tędy. O 200 metrów mamy misję skróconą. Ale hajs mi wziął. Ale jak tam wejść? O, to jest pytanie. A tu muszę mieć skrzynki. Mam jedną. Tu mam drugą. Jeszcze dwie. No nie wejdzie, no. Dobra, weszliśmy. I po co tyle skrzynek? No tu musimy wyważyć. I tu są zombie. Dawaj. O, tutaj będzie z tym zbiorem ciężko. O, nam się pałka rozwaliła. Wiem sobie wymienić.
Ale mnie odepchnął. Wow, jeszcze spadłem. Musimy tam iść z powrotem. Nie ma tu jakiejś skrzyni? Kurde. Wszedł do środka. Gdzie on jest? Tam. No i znowu. I nie żyje. Dobra. Mamy klucz. Zobaczymy, przeszukamy jeszcze. Co tu jest ciekawego? Nic ciekawego nie ma w tym barze. W pubie, przepraszam, w pubie. To jest pub, a nie bar. O, mamy dowód tożsamości. Nie ma nic więcej. Tu coś jeszcze było do zjedzenia. Dobra, i musimy zanieść ten klucz. He's built like a brick shit house, so he's hard to miss. Czemu nie mogę tego otworzyć? A, przytrzymaj. That's it. Good job. Help yourself to whatever you need. Ładnie. Zobaczymy, co tutaj jest. Let's see what we got here. Kasiura. Dowód tożsamości kolejny. Kasiura. O, naprawimy sobie bronię. Mamy 76 tysięcy. Możemy sobie naprawiać. Dobra, w sumie to tyle stąd. Odebraliśmy następną misję. I następna jaka będzie? Show musi trwać. Więc to zrobimy w następnym odcinku. I standardowo przypominam o tym, że prowadzę też streamy na Twitchu i serdecznie zapraszam na mojego Twitcha. Wszystko, linki macie w opisie. Jak ktoś mnie nie subskrybuje, tam na dole macie taki czerwony prostokącik z napisem subskrybuj i obok niego jest też dzwoneczek. Jak klikniecie w ten czerwony przycisk subskrybuj, kliknijcie jeszcze ten dzwoneczek, żeby mieć powiadomienia. Zapraszam również na mojego Patronite'a, jeżeli chcecie pomóc rozwinąć się mi w moich dwóch kanałach i mojej pracy na Twitchu i YouTubie. Oraz życzę wam miłego dnia. Z mojej strony to na tyle i do widzenia. Żegnam was i widzimy się w następnym odcinku. Cześć!